Dzień dobry, Agnieszka Kopacz. Witam w ten poświąteczny poniedziałek i zapraszam na program Newsroom. Dzisiaj szeroko będziemy mówić o pierwszych w naszym kraju szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Będzie także wiele aspektów poświątecznych i przedsylwestrowych. A moim pierwszym gościem Bronisław Komorowski, były prezydent RP. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę się z państwem spotkać. Nam również, panie prezydencie. Jak spędzał pan święta Bożego Narodzenia? Czy w małym gronie najbliższych, czy jednak była obecna na tych świętach cała liczna rodzina? No, jak to się mówi, po Bożemu, to znaczy zgodnie z przepisami prawa, bo no, jest niebezpieczne są spotkania w dużych gronach, a to nie było dla nas takie proste, bo rodzinę mam dużą, 5 dzieci, już ich dzieci, a babcie, a ciotki. I na ogół święta u nas były gdzieś tak w okolicach 20 osób. No tym razem była moja mama, była żona, no i była dwójka tylko dzieci, czyli w sumie było nas 5 osób. Panie prezydencie, bardzo wiele rodzin w taki właśnie sposób spędzało te święta. Rozczłonkowane były te rodziny. Myśli pan, że kiedy życie wróci do normalności, to wrócimy także do normalnego świętowania? Czy jednak tak bardzo przyzwyczajimy się do takiej izolacji, że coraz trudniej będzie budować takie więzi? Nie, to jest taka naturalna potrzeba wynikająca po prostu z natury ludzkiej, że my potrzebujemy takich przeżyć wspólnotowych, a szczególnie rodzinnych. I stąd taka wielka magia i siła świąt Bożego Narodzenia, że łączy w sobie to święto i pierwiastek religijny i właśnie przeżycie rodzinnej natury. Więc myślę, że bądźmy spokojni, te i obyczaje, sposób świętowania wróci do normy. Będziemy to pewnie wspominali jako czas trudny, ale czas niezwykły. Ja mam w swoim życiu jedne tylko takie święta, które przeżywałem bez rodziny, a rodzina beze mnie. To był stan wojenny, okres internowania w obozie. I do dzisiaj to jest czasami przedmiotem opowieści rodzinnych, bo to nie tylko ja mogę tam wspominać obóz internowania, ale przede wszystkim moja żona. Ten czas niełatwy w domu, kiedy już były małe dzieci, no a mnie nie było. Panie prezydencie, ale pan przeżył też jeden bardzo ważny moment. Ostatnio chodzi o zakażenie koronawirusem. Proszę powiedzieć, jak sobie pan prezydent radził z tym zakażeniem? Jakie były objawy i przede wszystkim jak czuje się pan w tej chwili? Wie pani, to ja sobie specjalnie nie miałem co radzić. To radzili sobie lekarze i to w dwóch szpitalach, które między sobą się zresztą konsultowały, porozumiały co do sposobu leczenia. To bardzo taki sympatyczny, nieduży, może nawet najmniejszy, nie wiem, bo w najmniejszym powiecie szpital w Sejnach. No i potem wyspecjalizowany w chorobach zakaźnych szpital zakaźny w Warszawie na ulicy Wolskiej, gdzie po prostu lekarze się zajmowali zgodnie ze swoją wiedzą, wzbogaconą zresztą o własne, prywatne doświadczenia także lekarzy i pielęgniarek, które przeszły przez zakażenie koronawirusem. Leczono mnie. Sam wirus no, wywołał dosyć u mnie ciężkie zapalenie płuc, ale przede wszystkim ze względu na tak zwane choroby towarzyszące, no, okazał się niebezpieczny również w innych obszarach. Więc ja mam ogromną wdzięczność do lekarzy i z Sejn, i z Warszawy, że z tej niełatwej sytuacji wyprowadzili mnie w pełni. A dzisiaj no, trzeba jeszcze rehabilitować płuca, bo zapalenie płuc leczy się no, jakiś czas, ale o wiele dłużej trzeba te płuca doprowadzać do dobrego stanu. Panie prezydencie, no właśnie, jak rehabilitują się płuca byłego prezydenta RP? Jak wygląda taka rehabilitacja ozdrowieńca? Nie wolno palić, z czym ja nie mam kłopotu, ale trzeba po prostu oszczędzać w ogóle drogi oddechowe, trzymać się ciepło i stopniowo, tak powiem, uruchamiać różne aktywności fizyczne, w tym także spacery. Więc ja już teraz tutaj nad czarną chańcią wychodzę, jeśli pogoda na to pozwala, także na spacery z dnia na dzień coraz dłuższe. Panie prezydencie, a jak to wyglądało w samym szpitalu? Czy to jest tak, że były prezydent może liczyć na specjalną izolatkę, specjalną salę i specjalne prezydenckie traktowanie? Jak to wyglądało już tam w szpitalu?
To pewnie takie przywileje dotyczą aktualnej władzy, a nie byłej. Ale mogłem liczyć przede wszystkim na ogromną życzliwość i taką i zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek, za co jeszcze raz im serdecznie dziękuję. Ale problem polega na tym, że w zasadzie na koronawirusa nie ma takich sprawdzonych pewnych leków. Więc lekarze trochę intuicyjnie działają. No i trochę czas. Czas jest największym lekarzem, tyle że czasami ten czas no, jednak nie zawsze wystarcza i stąd jest, mamy dzisiaj w Polsce no, tak ogromną ilość śmierci związanych między innymi z koronawirusem, czasami także z chorobami towarzyszącymi, ale no, ważne jest, żeby w szpitalu zachować optymizm, na ile to jest możliwe i taką poczucie, no, że jednak walka trwa, a to zależy bardzo często od, także od personelu medycznego, no bo z rodziną, z przyjaciółmi ma się bardzo ograniczony kontakt przez telefon, a z koronawirusem to jest tak, że czasami także i jest to utrudnione ze względu na jakieś mankamenty, które się pojawiają w zakresie także i szybkiej orientacji. No, to jest tak zwana mgła mózgowa, która też przeszkadza w normalnej komunikacji. Panie prezydencie, czy jest pan jedynym ozdrowieńcem w najbliższej rodzinie, czy też jakiś inny członek pana rodziny również zmagał się z koronawirusem? Nie, jesteśmy w tej chwili od marca, jeśli trochę się ukryliśmy nad Czarną Chańczą, z moją żoną i z moją mamą 99-letnią i cała nasza trójka przeszła przez koronawirusa. Najlżej, co jest przedziwne, moja mama, która kichnęła parę razy, zakasłała parę razy, pół dnia miała stan podgorączkowy, a potem test wykazał, że przeszła przez koronawirusa. Trudniej to przeszła moja małżonka, no a niewątpliwie najciężej jakby ja, ze względu właśnie na dodatkowe choroby. Mama to silny, wychodzi na to, że bardzo silny organizm. Panie prezydencie, na razie ma pan te przeciwciała po przechorowaniu koronawirusa. Czy jednak w najbliższym czasie zamierza się pan zaszczepić przeciwko koronawirusowi? To nie ode mnie trochę zależy. Ja nie wiem, nie słyszałem do tej pory jakichś deklaracji ze strony władz państwa polskiego, także władz, które zarządzają służbą zdrowia, czy szczepionki będą także dostępne i w jakiej kolejności dla tak zwanych ozdrowieńców. W jakim wieku, w jakiej kategorii, nie wiem. Więc tylko deklaruję to, że chętnie bym się zaszczepił. Zarówno ze względu na osobiste bezpieczeństwo, no bo są przypadki ponownego zachorowania na koronawirusa. Bezpieczeństwo mojej rodziny i osób, które ze mną się kontaktują od czasu do czasu, ale przede wszystkim dlatego, że mam pełną świadomość, że aby szczepienia przyniosły pozytywny efekt w wymiarze ogólnospołecznym, no to musi się zaszczepić podobno 60% osób. To jest bardzo dużo, a słyszę z niepokojem, że tak powiem, deklaracje, jeśli chodzi o deklaracje woli skorzystania ze szczepionki, no nie wyglądają tak pozytywnie. To wtedy będzie tak, że jeśli będzie za mało osób zaszczepionych, zbyt mały procent całego społeczeństwa, no to w moim przekonaniu bezpieczniejsi będą ci, którzy się zaszczepią, ale może to nie starczyć dla stworzenia takiej bariery immunologicznej powstrzymującej koronawirusa jakby w skali społeczeństwa całego. No i może oznaczać, tak powiem, kolejne fale tego wirusa, niebezpieczne dla naszego zdrowia, niebezpieczne dla naszego życia codziennego, niebezpieczne także dla polskiej gospodarki. Jest wersja taka, że jeśli zbyt mało osób się zaszczepi,
To powiem tak, słyszałem to od ludzi, od specjalistów. Ja tutaj się nie chcę mądrzyć, bo ja nie mam wiedzy eksperckiej, ale od mądrych ludzi, między innymi właśnie tam w szpitalu na Wolskiej, słyszałem taką wersję, że jeśli szczepienia nie przyniosą odpowiedniego skutku, no to czeka nas w zasadzie pogodzenie się z tym, że będziemy żyli z tym koronawirusem, tak jak żyjemy z grypą czy innymi chorobami, tyle, że będzie o wiele większe śmiertelne żniwo zbierane przez tą chorobę. Panie prezydencie, bardzo wielu przywódców światowych zachęca do tego, żeby szczepić się przeciwko koronawirusowi. Czy pan włączyłby się właśnie w taką akcję i zgodził się na przykład przed kamerami zaszczepić, żeby pokazać ludziom, szczepcie się, bo warto, bo robicie to dla swojego bezpieczeństwa? No, dla swojego i dla bezpieczeństwa bliskich i w ogóle całego społeczeństwa. Tak, oczywiście, ja już wielokrotnie deklarowałem zarówno chęć szczepienia się, jak i zrobienia tego, jeśli będzie taka potrzeba, w sposób jakiś taki, no, niekoniecznie spektakularny, ale taki, który ludzie mogą zobaczyć, mogą z tego wyciągnąć wnioski. Wydaje się, że zresztą tego rodzaju deklaracje złożyli wszyscy byli prezydenci, bo słyszałem Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego, i cieszę się, że obecny prezydent urzędujący po okresie takich dziwnych zachowań, jeśli chodzi o szczepienia w okresie kampanii wyborczej, no zdaje się, że się nawrócił na szczepionkę i zapowiedział, czy poparcie dla, nie wiem, czy chce się sam szczepić, ale zapowiedział, zdaje się, poparcie dla samej idei szczepienia. To dobrze, bo tutaj każdy głos, który może, każdy człowiek, każda niekoniecznie bardzo ważna figura polityczna, ale która może gdzieś wywołać choćby w jakimś segmencie społecznym sympatię albo przynajmniej pozytywną refleksję, no jest potrzebna po to, żeby właśnie osiągnąć te 60% ludzi zaszczepionych w Polsce. Panie prezydencie, mamy bardzo duże zamieszanie związane z Sylwestrem i z tą godziną policyjną, która miała być, ostatecznie nie będzie, jak powiedział ostatnio premier Mateusz Morawiecki, ta godzina policyjna miała być między 19 a 6 rano. I tutaj chciałbym panu prezydentowi zacytować tweeta Marka Belki, który napisał: minister zdrowia mówi o godzinie policyjnej, premier nie godzina policyjna, ale prośba. Szef kancelarii nie godzina i nie prośba, ale wymóg. Jeśli celem pisowskiego rządu jest kompletna utrata wiarygodności państwa w oczach społeczeństwa, to świetnie im to idzie. Jak pan oceni właśnie tę komunikację związaną właśnie z tą godziną policyjną, której finalnie nie będzie i w końcu tak naprawdę nie wiadomo, jak mamy się zachować w tego Sylwestra? To zdaje się nie są tylko deklaracje ważnych, ważniejszych, mniej ważnych polityków obecnej władzy, ale to także jest problem tego, że nie wiem, zapowiedziano czy już wydano rozporządzenie rządowe, które wprowadzało, zdaje się, czy miało wprowadzić godzinę policyjną. Więc jak rozumiem, po nie w czasie, po zrobieniu sporego zamieszania i bałaganu, pan premier się wycofuje z decyzji, która byłaby sprzeczna z konstytucją, bo nie wolno wprowadzać ograniczeń praw obywatelskich, a godzina policyjna jest takim ograniczeniem. Nie można wprowadzać rozporządzeniami, tylko i wyłącznie ustawą. To jest decyzja rangi ustawowej jest konieczna. Więc rozumiem, że po nie w czasie, po zrobieniu bałaganu, z tych dziwnych decyzji się rząd wycofał. Pozostał niesmak, pozostały wątpliwości i pozostało takie przekonanie, że rząd jednak nie uprawia polityki spójnej i skutecznej. Ja bym chciał dać pod przemyślenie obecnej władzy jednak te kraje, które sobie świetnie radzą z epidemią koronawirusa, ją albo ograniczyły, albo wprost likwidowały. To nie są tylko kraje, powiedziałbym, kraje takie jak Singapur czy Tajwan, gdzie można mieć wątpliwości co do jakości mechanizmów demokratycznych, ale to jest na przykład w pełni demokratyczny kraj, przynależny zresztą w znacznej mierze do świata kultury Zachodu, jakim jest Nowa Zelandia. Nowa Zelandia postawiła na, czy premier, pani premier Nowej Zelandii, która zresztą dzięki temu wygrała wybory kolejne, bo zyskała zaufanie obywateli, ona postawiła na żmudne, takie mało czasami wdzięczne, ale
wyjaśnianie, tłumaczenie, konsultowanie, przygotowywanie opinii publicznej do różnych ograniczeń, pewnie także i do szczepień w tej chwili, więc i ma sukces. Nowa Zelandia jest krajem sukcesu. U nas było odwrotnie. U nas rosła, tak powiem, pojawiała się kolejna fala epidemii, a pan premier ogłaszał zwycięstwo nad koronawirusem. Chyba już trzykrotnie to zwycięstwo ogłaszał. No a póki co umiera coraz więcej osób w naszym kraju właśnie na koronawirusa. Panie prezydencie, mamy pewien chaos komunikacyjny, jeżeli chodzi o epidemię koronawirusa. Tymczasem, jak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski, PiS może liczyć na nieco ponad 33% poparcie, koalicja 23,6%, to poprawa zaledwie o 0,2 punktu procentowego. Skąd pana zdaniem, panie prezydencie, cały czas tak mocna pozycja Prawa i Sprawiedliwości i tak słaba, jak mówi wielu analityków, pozycja Koalicji Obywatelskiej, która, no zdaniem wielu, powinna teraz zbroić się i szukać jakiegoś pomysłu, by budować to poparcie. Skąd taka proporcja sił, panie prezydencie? Po pierwsze, warto jednak te wyniki zderzyć z wynikami sprzed pół roku. PiS stracił 9%, to jest bardzo dużo. Czy koalicja prawicowa straciła 9% poparcia, a opozycja zyskała. To nie tylko te 0,2% koalicji obywatelskiej, ale przede wszystkim no, przyrost także na poziomie 10% mniej więcej poparcia, czy utrzymanie się wysokiego poparcia dla pana ruchu, pana Szymona Hołowni. Więc jeśli się sumuje głosy oddane na opozycję demokratyczną i porówna z koalicją prawicową, no to widać, koalicji prawicowej wycieka poparcie, a dla opozycji demokratycznej jednak rośnie. To jest pierwsza rzecz, co wcale nie oznacza, że poszczególne formacje polityczne nie powinny bardziej się starać, bardziej zabiegać o poparcie i proponować coraz lepsze rozwiązania. Proszę zwrócić uwagę jednak na fakt, że w dalszym ciągu Koalicja Obywatelska jest niekwestionowanym liderem opozycji, kontroluje także w znacznej mierze Senat, więc to też jest narzędzie ważne. Ja osobiście sądzę, że dla przyszłej rozgrywki politycznej, dla wyborów, okaże się czynnikiem decydującym nie tylko to, że Koalicja Obywatelska utrzyma swoją pozycję lidera, bo to będzie ważne dla proponowania zarówno współdziałania w okresie przedwyborczym, ale również i powyborczym. To jest rola, będzie rola lidera, zaproponowanie takich rozwiązań, które mogłyby dać efekt podobny jak na Węgrzech, gdzie opozycja od lewicy po prawicę się zjednoczyła do pewnego stopnia, a przynajmniej zbudowała mechanizmy współpracy przeciwko ekipie władzy, która niewątpliwie i na Węgrzech, tak samo jak w Polsce, no łamie standardy demokratyczne. Panie prezydencie, jeżeli chodzi o tę współpracę, bardzo ważne jest wykreowanie pewnych liderów. Kto pana zdaniem jest takim wyraźnym liderem opozycji? Czy w tych szeregach tej opozycji widzi pan prezydent jakiegoś kandydata bądź kandydatkę na przyszłego prezydenta? Na prezydenta? No to ja bym widział, myślę, że jest naturalnym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, który zyskał głosy nie tylko środowiska Koalicji Obywatelskiej, ale szerzej, co jest ważne w wyborach prezydenckich, bo zdolność do przekraczania granic wyborczych, granic partyjnych. Ale pewnie to jest kwestia oczywiście otwarta. Dla mnie jest ważne, są liderzy, są ważni, ale powiedziałem ze względu na to, że jest parę segmentów trudnych do złączenia opozycji, no bo lewica ma swoją specyfikę, centrum, czyli Koalicja Obywatelska ma swoją, Partia Ludowa, jaką jest PSL, swoje i ruch pana Szymona Hołowni, który według mnie dopełnia tą jakby wachlarz opozycyjnej formacji o coś, co ja uważam za niesłychanie istotne. Mianowicie dopełnia o formację umiarkowanie konserwatywną. Taką, która może być pozytywną propozycją
do coraz bardziej sfrustrowanych wyborców tego umiarkowanego bardziej skrzydła koalicji prawicowej, która często ci ludzie głosowali, tak powiem, z braku laku, z braku alternatywy, głosowali na PiS. Dzisiaj te 9% już nie głosuje na koalicję prawicową. Oni się rozglądają i według mnie łatwiej zagłosują na formację umiarkowanej, jakby centrową partię konserwatywną, jaką jest ruch pana Hołowni, jak ja odczytuję przynajmniej jego deklarację, no niż na przykład na partię czysto liberalną, czy partię lewicową, czy partię ludową. Panie Więc to prezydencie, jest ta niestety, zmiana panie sceny prezydencie, politycznej. czas nas goni. Mam jeszcze jedno pytanie, poproszę o bardzo krótką odpowiedź. Jaki będzie dalszy los pana zdaniem strajku kobiet i przede wszystkim ustalenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego właśnie aborcji? Co dalej z tym wszystkim się stanie? W moim przekonaniu obecna władza, szczególnie Jarosław Kaczyński, chce przetrzymać to, jakby tak powiem, w ukryciu. Długo nie będzie starał się w ogóle nie podejmować tego tematu, no ale tak do końca się nie da. Kaczyński i pani Przyłębska są odpowiedzialni za złamanie trudnego, ale jednak funkcjonującego kompromisu antyaborcyjnego w Polsce, który funkcjonował od 1993 roku i który jest popierany przez większość społeczeństwa, w tym także przez liczącą się część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Oni złamali ten kompromis, no i teraz się nie mają prawa dziwić, że rośnie na lewicy szczególnie, ale nie tylko, taka fala, w ogóle też kwestionująca ten kompromis, ale z innych pozycji, z pozycji oczekiwania pełnego przyzwolenia na aborcję na życzenie. Prawo i Sprawiedliwość długo tej sprawy nie zdoła trzymać pod suknem. Przy pierwszej próbie uruchomienia jakichkolwiek rozwiązań w Sejmie, problem wróci z całą mocą, zarówno na ulicach, bo widać, że ten ruch przetrwa. On się dzisiaj trochę, jakby jego intensywność maleje, ale kobiety tego nie odpuszczą. Natomiast według mnie w parlamencie również będzie jednak licząca się siła, która będzie miała istotny wpływ na to, jaki będzie finał, jeśli chodzi o legislację. Prawo i Sprawiedliwość, gdyby chciało zachować zdrowy rozsądek, albo pan prezydent, tak w moim przekonaniu mogliby uzyskać jakieś wygaszenie emocji, tylko i wyłącznie za cenę deklaracji, że wracamy do kompromisu z 1993 roku, ale oni nie są w stanie tego zrobić. Będzie w związku z tym niestety narastała wojna ideologiczna w Polsce. Panie prezydencie, i tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę przede wszystkim zdrowia i dużo zdrowia też dla mamy i jeszcze wielu, wielu lat życia. Bardzo dziękujemy. Bronisław Komorowski, były Dziękuję prezydent bardzo. RP, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję. A życzenia mamie przekażę zaraz. Bardzo dziękuję. Bronisław Komorowski, były prezydent RP, był gościem programu Newsroom. Z prezydentem Bronisławem Komorowskim mówiliśmy o szczepieniach, o tym, że on sam bardzo chętnie, jeżeli będzie już taka możliwość, zaszczepi się przeciwko koronawirusowi. I właśnie też o tych szczepieniach porozmawiam z moim kolejnym gościem, dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze. Witam Państwa i witam Panią. Panie doktorze, kiedy pan zaszczepi się przeciwko koronawirusowi? Mam nadzieję, że w tym tygodniu, ewentualnie na początku przyszłego tygodnia, bo to jest termin, który podaje Agencja Rezerw Materiałowych, dostawy szczepionek do szpitali niewęzłowych. Ja pracuję w szpitalu niewęzłowym, w związku z tym czekamy na dostawę szczepionek i mam nadzieję, że jak tylko szczepionka się pojawi, będziemy mogli zacząć szczepić. Panie doktorze, czy przygotowuje się pan w jakiś szczególny sposób na właśnie na szczepienie? Nie przygotowuję się w żaden sposób. Mam nadzieję, że będę zdrowy, że nie będę miał żadnej infekcji, nie mam jakichś istotnych, przewlekłych problemów, które by musiały być konsultowane z lekarzem. Nie biorę leków, które hamują odporność, także będę mógł się zaszczepić z marszu. O ile, tak jak mówię, mój stan zdrowia nie pogorszy się nagle i no, nie będę miał jakiejś gorączkowej infekcji, która jak wiemy, jest przeciwwskazaniem do szczepienia.
Panie doktorze, nadal bardzo wiele osób obawia się tychże szczepień. Jak wynika z takiego sondażu przeprowadzonego dla Dziennika Gazety Prawnej, a także dla Radia RMF, 27% badanych zachęciłoby do szczepienia. Rozpraszanie obaw co do skutków ubocznych i skuteczności szczepionki. Panie doktorze, to czym pan przekonałby ludzi do tego, aby jednak tych nieprzekonanych, aby jednak się zaszczepili? Dlaczego warto to zrobić? Ja myślę, że ta grupa osób to przede wszystkim ludzie młodsi, którzy nie doświadczyli w swoim otoczeniu albo wręcz na własnej skórze ciężkości choroby, o której tu mówimy, czyli COVID-19. Muszę powiedzieć, że od rana dzisiaj odebrałem kilkadziesiąt telefonów od różnych osób, mniej lub bardziej mi znanych pacjentów na przykład, którzy pytają, kiedy będzie można się zaszczepić. A więc moja próbka jest dokładnie przecząca tej teorii, że w Polsce ludzie nie chcą się szczepić. Nie spotkałem ani jednej osoby w ciągu tych rozmów, która by była przeciwna szczepieniu. Natomiast mamy mnóstwo pytań, czy z chorobami przewlekłymi, czy z konkretnymi lekami, czy z astmą, czy z cukrzycą można się szczepić. I tu uważam, że ta edukacja jest zbyt słaba. Tu nie ma odpowiedzi na te pytania, tylko mamy formę promowania samej idei szczepień. Myślę, że tu już nie jest czas na promowanie samych szczepień, tylko właśnie na szczegółowe odpowiedzi na pytania. I te odpowiedzi powinny być publikowane, wyświetlane w najszerzej możliwym zakresie, czy to w internecie, czy w telewizji, dlatego że ludzie o to pytają. Czy jak mam cukrzycę typu drugiego, to czy ja mogę się szczepić? No to odpowiedź jest w zasadzie prosta, bo cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Natomiast jeżeli są jakieś problemy zdrowotne, które będą kłopotliwe do odpowiedzi, to lekarz po to właśnie ma tę szansę w czasie kwalifikacji, żeby na te pytania odpowiedzieć. Panie doktorze, jeżeli zostaną w danym ośrodku szczepionki, które nie zostaną przeznaczone dla konkretnego pacjenta, co powinno się dziać z tymi szczepionkami? Komu powinny zostać one przeznaczane? I czy nie ma w tym momencie takiej obawy, czy też podejrzenia o powstawania tej takiej szczepionkowej szarej strefy? No proszę Państwa, jeżeli nie będzie na to procedury, to ja sam będę tworzył taką szarą strefę w cudzysłowie, dlatego że ja nie pozwolę na to, żeby chociaż pół dawki się zmarnowało. Jeżeli na przykład o godzinie 19, kiedy będziemy kończyć szczepienia, będę musiał otworzyć ampułkę, w której jest 5 dawek, a będę miał tylko jednego pacjenta, to zrobię wszystko, żeby podać te 4 pozostałe dawki, a nie wyrzucić. Dlatego myślę, że powinniśmy mieć na to jasne wytyczne. My i tak będziemy w szpitalu mieli taką tak zwaną listę rezerwową, czyli w momencie, kiedy na przykład ktoś nie przychodzi na szczepienie w swojej kolejności, będziemy mieli możliwość wezwania czy przywołania osoby kolejnej, która jest na liście rezerwowej, dlatego że na pewno będą tego rodzaju sytuacje. Przecież no, żyjemy normalnie, może się wydarzyć jakieś losowe zdarzenie, nie wiem, wypadek, choroba, ktoś nie przyjdzie, nie dojedzie, nie zdąży. No, mogą być dziesiątki powodów, dla których ktoś nie zgłosi się w terminie na swoje szczepienie i wtedy zostaniemy z otwartą fiolką. Tak nie może być. Także tu musimy dołożyć wszelkiej staranności, aby ten rozkurz tak zwany, czyli ta ilość szczepionki, która zawsze w jakimś zakresie się marnuje, to wiemy. My nawet liczymy, że około 10% dawek może ulec zmarnowaniu. No musimy tu zrobić wszystko, żeby tych szczepionek nie zmarnować. Także ja, tak jak powiedziałem, w naszym ośrodku, w naszym szpitalu będzie lista rezerwowa i w razie czego będziemy wzywać ludzi, którzy są na liście rezerwowej, żeby nie zmarnować tych dawek. Panie doktorze, na jak długo ta szczepionka może dać nam odporność na zakażenie koronawirusem? Wczoraj, kiedy było to takie pokazowe przed wszystkimi szczepienie tych pierwszych lekarzy i pracowników służby zdrowia w szpitalu w Warszawie, usłyszeliśmy, że to nawet 2 lata, że taką możemy uzyskać odporność po tej szczepionce. Czy rzeczywiście przez aż 2 lata możemy być odporni na zakażenie? Oczywiście nie mamy w tej chwili badań klinicznych tej konkretnej szczepionki. Natomiast biorąc pod uwagę badania innych szczepionek RNA, które są przecież prowadzone od 2005 roku, możemy spodziewać się, że odporność po tej szczepionce będzie trwała przynajmniej 2 lata. Dlaczego mówię przynajmniej? Dlatego, że my posiadamy oprócz przeciwciał jeszcze coś, co się nazywa odporność komórkowa, czy też
pamięć immunologiczna. I mimo, że spadają poziomy przeciwciał z czasem, to pojawia się ta pamięć immunologiczna w kontakcie z wirusem. Czyli inaczej mówiąc, nawet jeśli brakuje w naszej krwi przeciwciał, to komórki, które są w naszych węzłach chłonnych, bardzo szybko potrafią wyprodukować nowe porcje przeciwciał w kontakcie z wirusem. Czyli tak czy inaczej zapobiegnie to zachorowaniu. I to jest ważne, żebyśmy mieli świadomość. My teraz w jakimś sensie kupujemy czas. Czyli szczepiąc, kupujemy ten czas do ewentualnych dalszych posunięć. Być może będzie potrzebna jeszcze dawka przypominająca. Za 2 lata zobaczymy. A może wirus się na tyle zmieni, że trzeba będzie zmienić skład szczepionki. Tego też nie wiemy, ale nam chodzi o to, żeby dziś, tu i teraz zatrzymać falę zachorowań i przywrócić normalne życie. Wiele osób deklaruje w tej chwili w rozmowach, że jest już u kresu wytrzymałości, nie może już dłużej się izolować od rodziny, ma problemy psychologiczne. To są naprawdę ważne argumenty, aby jak najszerzej realizować szczepienia. Panie doktorze, pojawia się także bardzo wiele pytań od ozdrowieńców, którzy chcą na przykład odwiedzać swoich bliskich. Czy jeżeli ktoś jest ozdrowieńcem, mamy pewność, że nie zaraża osób bliskich? Bo wśród naszych internautów pojawiają się takie też pytania, czy to prawda, że ozdrowieniec jeszcze do miesiąca od momentu zakażenia może zakażać inne osoby? Nie, to jest niewłaściwa, nieprawdziwa informacja. Ozdrowieńca poznajemy po tym, że on już nie posiada w swoim organizmie aktywnego wirusa. Może tutaj część osób myli pojęcia, to znaczy test genetyczny może być dodatni jeszcze przez kilkanaście nawet tygodni po przechorowaniu, ale on nie oznacza zakaźności. To jest właśnie ta ogromna różnica, że możemy wydalać jakby resztki wirusa jeszcze przez kilkanaście tygodni po chorobie, a nie oznacza to, że jesteśmy zakaźni, dlatego że te cząstki wirusa są już nie po prostu nieaktywne. Dlatego moja propozycja jest taka, jeśli Państwo jesteście ozdrowieńcami i macie stwierdzony poziom przeciwciał we krwi, to z całą pewnością jesteście bezpieczni dla swojego otoczenia. Bywa czasami tak, że osoba, która jest ozdrowieńcem, nie ma tych przeciwciał. Ja zachęcam Państwa do robienia tych badań z krwi, bo one właśnie mówią o tym, czy myśmy przechorowali efektywnie tę chorobę i mamy odporność, czy też nie wytworzyliśmy przeciwciał i wtedy powinniśmy przede wszystkim też myśleć w pierwszej kolejności o szczepieniach. Panie doktorze, jeżeli chodzi o otoczenie najbliższe ozdrowieńców, czyli na przykład mieszkanie, jak długo w nich może się ewentualnie utrzymać wirus i czy na przykład sensowne byłoby chociażby, nie wiem, ozonowanie tychże pomieszczeń? W tej chwili mamy coraz więcej wiedzy na temat tego wirusa i mogę powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że po kilku godzinach po przewietrzeniu pomieszczenia ryzyko zarażenia się w domu, gdzie przebywał nawet objawowy chory, jest znikome. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wirus jest nietrwały. W zetknięciu z powierzchniami on zaczyna tracić swoją zdolność ataku i zakaźności. Także musiałaby być jeszcze dodatkowo niska temperatura i to mocno niska, żeby ten wirus przeżył w nienaruszonym stanie. Czyli żeby być tutaj precyzyjnym, musiałoby być co najmniej poniżej 6 stopni Celsjusza w danym pomieszczeniu, żeby wirus mógł tam przetrwać przez dłużej niż kilkanaście godzin. Także moja rada jest taka, jeśli mamy pomieszczenie czy jakieś miejsce, gdzie przebywał chory, po prostu najpierw powinniśmy je przewietrzyć. Wymiana powietrza bardzo dużo daje, ponieważ wirus jest usuwany wraz z tym nowym powietrzem, rozcieńczany, można tak powiedzieć. A druga sprawa to jest umycie powierzchni dotykowych, umycie podłóg, umycie mebli i to w zupełności wystarcza. Ozonowanie zostawiamy sobie tylko na trudno dostępne jakieś przestrzenie, na przykład kanały wentylacyjne, czy jakieś, no my ozonujemy głównie wodę, czy właśnie przestrzenie niedostępne dla szczotki, czy dla szmatki, bo chodzi o to, że tam nie dociera to nasze mycie i fizyczne usuwanie zanieczyszczeń. Wtedy stosujemy ozon. Unikajmy ozonu w pomieszczeniach, gdzie są ludzie, dlatego że to jest jednak toksyczny gaz.
który pozostawia też ślady na urządzeniach, jest bardzo mocno korozyjny. Także ozon ostrożnie w miejscach, gdzie przebywają ludzie. Panie doktorze, jeżeli jesteśmy ozdrowieńcami, jesteśmy już zdrowi, jak szybko możemy ponownie zakazić się koronawirusem? Bo wiemy przecież, że możliwe są reinfekcje. Jak szybko możemy znowu paść ofiarą koronawirusa i się zakazić? Nie ma w tej chwili jednoznacznego stanowiska co do powtórnej infekcji, więc mogę podzielić się moimi obserwacjami. Otóż jeśli ktoś przebył COVID-19 bardzo łagodnie, w taki sposób, że miał na przykład tylko kilka dni gorszego samopoczucia, jakiś, nie wiem, wzrost lekki gorączki, bóle mięśniowe, taka osoba może się zarazić wcześniej ponownie, dlatego że ona przechorowała łagodnie i jej poziom odporności nie jest zbyt wysoki. Natomiast osoby, czyli tu bym na przykład powiedzmy ocenił, że taka osoba przez miesiąc jest bezpieczna. Natomiast już później niestety przy dużej dawce wirusa może ulec ponownemu zakażeniu. Natomiast osoba, która przechorowała COVID ciężko, była w szpitalu czy miała zapalenie płuc, te osoby mają zwykle bardzo mocno wystymulowany układ odporności i tutaj możemy mówić o ochronie co najmniej 3-miesięcznej, być może nawet kilkuletniej. Natomiast w kontekście szczepień, bo o to też są pytania, ozdrowieńcy moim zdaniem powinni być właśnie kwalifikowani w ten sposób. Jeśli ktoś przebył lekko, szczepi się w ciągu, powiedzmy, po miesiącu od wyzdrowienia. Natomiast osoba, która przebyła ciężko, zgłasza się do szczepienia mniej więcej po 3 miesiącach od zakończenia choroby. Panie doktorze, chciałam zapytać też o taki kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19. Tam jest bardzo wiele pytań, na które należy odpowiedzieć. Pytanie, co eliminuje nas ze szczepienia, co wyklucza naszą możliwość czy też chęć zaszczepienia? Jakie to są rzeczy bądź jakie to są choroby? No właśnie ukazał się taki kwestionariusz badania przed szczepieniem dosłownie w ciągu ostatnich 2 czy 3 godzin w kancelarii premiera, więc mamy ten dokument centralnie przygotowany. O ile sam formularz jest typowy, o tyle niepokoi mnie jeden zapis w tym formularzu, że jedna odpowiedź pozytywna eliminuje ze szczepienia. Tak być nie powinno, bo to jednak jest kwestia decyzji lekarza. Tu nie pacjent powinien decydować o tym, czy on się nadaje do szczepienia, czy też nie, tylko lekarz. Dlatego ten dopisek pod formularzem moim zdaniem jest troszkę nieadekwatny, powinien być zmieniony. Jeśli jest jakakolwiek odpowiedź na to pytanie zadane pozytywne, skontaktuj się z lekarzem, bo to on powinien podjąć decyzję, co dalej. Natomiast same pytania na temat tego, czy jesteśmy aktualnie chorzy, czy jesteśmy w kwarantannie, czy mamy objawy infekcji, no są słuszne i tu oczywistym jest, że aktywna choroba nas eliminuje ze szczepienia. Bycie na kwarantannie też nas eliminuje ze szczepienia. Powrót z obszaru wysoko ryzykownego, czyli z tak zwanej czerwonej strefy, też nas eliminuje, bo de facto jest to kwarantanna graniczna. Czyli jest kilka stanów medycznych i niemedycznych, które powodują, że szczepienie należy odroczyć. Tyle tylko, że to odroczenie powinno być właśnie jasno sprecyzowane wówczas przez lekarza, czyli jeżeli lekarz zakwalifikuje do szczepienia, ale stwierdzi okresowe przeciwwskazania, to wyznacza kolejną datę, kolejny termin wizyty szczepiennej. Panie doktorze, Wielka Brytania niebawem ma zatwierdzić szczepionkę Oxford AstraZeneca, która może być przechowywana w zwykłej lodówce, ma być także 7 razy tańsza. Czy to oznacza, że rzeczywiście będziemy mogli dzięki temu zaszczepić jeszcze większą, szybciej, jeszcze większą liczbę pacjentów? I pytanie, czy będziemy mieli do niej taki łatwy dostęp, szczególnie po Brexicie? No niestety tu sytuacja nie jest taka prosta, dlatego że firma Astra ma jeden zakład produkcyjny i nie jest w stanie wytworzyć tak wielkiej ilości dawek szczepionek jak Pfizer-BioNTech. Także tu może być problem przede wszystkim z ograniczoną dostępnością. Firma Astra deklaruje wytworzenie kilkuset milionów dawek w ciągu roku, podczas gdy Pfizer ma co najmniej dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie większą zdolność produkcyjną, jeżeli wszystkie zakłady zostaną już uruchomione. Także obawiam się, że ta szczepionka, oczywiście ona zwiększy dostęp do szczepienia, bo przecież polski rząd podpisał
wstępną umowę o dostawach właśnie tej szczepionki. Także z całą pewnością przybędzie nam drugi produkt na rynku, który będzie zwiększał tempo szczepień, bo jeżeli będziemy mieli nie milion dawek miesięcznie, a powiedzmy 1,5 miliona dzięki tej dostawie jeszcze z firmy Astra, no to jest jasne, że będziemy mieli większą zdolność szczepienia w społeczeństwie. Także ja to witam tylko z pozytywnym, że tak powiem, z nastawieniem. Myślę tylko o tym, że niestety rejestracja brytyjska to nie jest rejestracja europejska. I tu jest ten problem, że jeżeli Polska będzie chciała indywidualnie podpisać umowę z Astrą, to będzie firma musiała przejść procedurę krajowej rejestracji. Natomiast jeżeli będzie to podobny mechanizm, jak dotyczył firmy Pfizer, czyli będzie to tak zwana europejska centralna rejestracja, to musimy poczekać na rejestrację przez Europejską Agencję Leków i dopiero wówczas dostaniemy pierwsze dostawy. Także niestety fakt, iż Wielka Brytania jest w tej chwili poza Unią, dla Wielkiej Brytanii w tym kontekście przynosi korzyści, bo tam ta procedura trwa dużo szybciej, bo to jest tylko jedna agencja, która wyraża zgodę na dopuszczenie do obrotu. Natomiast w Europie, w Unii Europejskiej ta procedura musi trwać oczywiście odpowiednio dłużej, ponieważ 27 krajów musi wypowiedzieć się na temat tego produktu. Panie doktorze, i na koniec akcent sportowy, bo niemiecki Sanepid podjął decyzję w sprawie startu polskich skoczków w inauguracyjnym konkursie 69. turnieju Czterech Skoczni. Niestety Polacy nie wystartują w Oberstdorfie, bo Klemens Murańka miał pozytywny wynik testu PCR. W związku z tym jego koledzy z kadry, choć mieli wynik negatywny, też nie wystartują w tym konkursie. Pytanie, czy jest to dobra decyzja, czy tak powinno się to odbywać? No na pewno dla kibiców informacja jest to bardzo smutna. No cóż, przepisy związków sportowych są indywidualną, można powiedzieć, decyzją tychże związków. Jeżeli panowie trenowali razem, no to niestety wszyscy są w kwarantannie. Z automatu w Polsce też nie mogliby startować. To nie jest personel medyczny, który powiedzmy zwalniamy z kwarantanny pod warunkiem codziennego testowania. I tu no jakby z przyczyn medyczno-epidemiologicznych podzielam decyzję organizatorów tego turnieju. No, jest mi oczywiście przykro jako kibicowi, natomiast wydaje mi się, że są ważniejsze sprawy w życiu niż jedne zawody i będą kolejne zawody, a zdrowie mamy tylko jedno. Także tu powinniśmy absolutnie podporządkować się medycynie i epidemiologii, jeżeli są takie wskazania, tak jak mówię jeszcze raz, jeżeli zawodnicy traktowani byli jako zespół i byli wspólnie, trenowali wspólnie, to, że jeden jest chory spośród nich, oznacza, że cały zespół jest na kwarantannie. Bardzo dziękuję panie doktorze. Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Dziękuję bardzo panie doktorze i wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, za nami czas świąt Bożego Narodzenia. Jaki to był czas dla Kościoła katolickiego? Jak wierni podeszli do tego czasu świątecznego w dobie epidemii? Między innymi o tym porozmawiam z moim kolejnym gościem, ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry, witam serdecznie. Szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Proszę księdza, jak wyglądały te święta w Kościele katolickim? Jak wielu wiernych mimo wszystko zdecydowało się na to, aby brać udział w mszach świętych w czasie świąt Bożego Narodzenia? Nie prowadziliśmy jakichś bardzo dokładnych danych dotyczących liczby osób, które mogły uczestniczyć w liturgiach, ale wiemy, że na pewno było tych osób znacznie mniej niż w normalnych warunkach. No niestety sytuacja pandemiczna sprawiła, że wszystkie uroczystości liturgiczne związane z Bożym Narodzeniem były objęte obostrzeniami liczbowymi. Wiemy, że tylko jedna osoba na 15 metrów kwadratowych mogła być w czasie liturgii, zwłaszcza w czasie mszy świętej pasterskiej. To jest taka msza niezwykle ważna dla wielu ludzi, nawet tych, którzy często stoją z dala od kościoła, oni tradycyjnie przychodzili w tym roku. Te liczby były znacznie, znacznie, znacznie mniejsze. Tym niemniej myślę, że wielu ludzi tak jak mogło włączało się w te celebracje, bądź to oczywiście osobiście uczestnicząc
w liturgiach mszy świętej, bądź też łącząc się przez różnego rodzaju transmisje. Z całą pewnością, też nie mam oczywiście dokładnych danych, ale to pokazują też poprzednie lata, bardzo dużą oglądalnością cieszyła się pasterka z Watykanu, którą sprawował Ojciec Święty Franciszek. Myślę, że w tym roku pandemicznym, w tym roku bardzo dla nas wszystkich trudnym, także ta pasterka miała swoje znaczenie i te słowa otuchy, które płynęły z Watykanu, były nam wszystkim też bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że każdy, tak jak mógł, próbował chociaż trochę sprawić, żeby te święta były normalne, żeby te święta były bardziej przypominające to, co znamy z przeszłości, chociaż wiedzieliśmy, że jest dużo trudniej z przyczyn od nas przecież niezależnych. Przypomniał ksiądz o tym obostrzeniu, które dotyczy liczby wiernych w kościele. To jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Jednak od moich znajomych z różnych zakątków Polski, którzy brali udział w takich mszach, słyszałam, że w kościołach było znacznie, znacznie więcej niż te przepisowe jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. I tutaj chciałam zapytać księdza, w jaki sposób parafie księża sprawdzają, czy rzeczywiście w danym kościele jest tyle osób, czy nie jest tych osób za dużo. No bo ewidentnie, nawet gołym okiem widać, że na wielu mszach tych ludzi jest stanowczo za dużo. Trudno, panie redaktor, powiedzieć, ponieważ nie ma jakichś jednoznacznych form przyjętych do tego, żeby weryfikować te liczby. Ja mogę powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja w miejscu, w którym mieszkam, w Warszawie w tej chwili, przy parafii świętego Andrzeja Boboli. Tam jest bardzo prosty system, mianowicie przy wejściu do bazyliki, do sanktuarium jest wyłożony taki skoroszyt, który każdy wchodzący musi przerzucić jedną kartkę i wtedy dokładnie widać, ile osób jest w środku i jeszcze ile zostało miejsc. No i rozumiem, zawsze jest ktoś, kto tego pilnuje, żeby nikt tej liczby nie przekraczał, więc myślę, że tam akurat w tym miejscu, które znam osobiście, ten reżim, te rygory, chociaż dla nas wszystkich, podkreślę to jeszcze raz, bardzo trudne, one chyba są przestrzegane. Natomiast jak było w innych kościołach, no trudno mi o tym powiedzieć, ponieważ za każdy kościół, za każdą parafię odpowiada albo proboszcz, albo jeśli jest to kościół rektoralny, ktoś inny ksiądz odpowiedzialny. Natomiast wszyscy mamy świadomość, że najważniejsze w tym wszystkim jest bezpieczeństwo. To nawet nie chodzi o to stricte trzymanie się litery prawa, natomiast o to, żeby było bezpiecznie. Te wszystkie rygory, które zostały nam nałożone, bardzo dla nas trudne. Przypomnę też, że kilkakrotnie episkopat próbował w jakiś sposób, prosił rząd, by te liczby były troszeczkę złagodzone, żeby więcej osób mogło wejść. Natomiast nie udało się tego zrobić, więc poddaliśmy się oczywiście tym rygorom, tak jak wszyscy w kraju, bo wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. Tym niemniej myślę, że to, co najważniejsze jest i co chyba już czujemy wszyscy, trochę nauczyliśmy się też z tym wirusem żyć. Już wiemy, że musimy także po prostu uważać, zachowujemy odległości, wciąż dezynfekujemy ręce. Musimy, proszę księdza, przede wszystkim zmieniać bardzo wiele swoich nawyków, ale przed nami też kolęda. Pytanie, czy kolęda w polskich domach będzie, czy księża będą odwiedzać swoich parafian w domach, czy są jakieś już odgórne postanowienia dotyczące tego? Nie ma takich jednoznacznych decyzji ze strony Konferencji Episkopatu Polski, ponieważ konferencja nie jest organem, który mógłby podejmować takie decyzje. Takie decyzje podejmuje każdy biskup w odniesieniu do swojej diecezji, ponieważ on zna najlepiej sytuację, a także może ją zaadoptować do istniejącej sytuacji pandemicznej i obostrzeń, które w danym miejscu obowiązują. Jakie są zatem rekomendacje Episkopatu Polski, jeżeli chodzi o kolędę? Tak, jest kilka takich form. No, w części diecezji biskupi kolędę odwołali, to znaczy albo ją przełożyli na inny czas, ponieważ w tej formie, w tym czasie na pewno się jej nie da przeprowadzić. W niektórych diecezjach jest tak zrobione, że na przykład raz w tygodniu, codziennie jest odprawiana msza święta dla tych osób, które w tym dniu normalnie byłyby przez księdza nawiedzane. Są takie dodatkowe, specjalne msze święte, po których następuje błogosławieństwo, rozdzielenie wody święconej i kredy do tego, żeby każdy wracając do domu mógł napisać sobie na drzwiach
ten symbol obecności kolędy. Są organizowane również takie kolędy w małych grupach, ale też ksiądz zwykle nie nawiedza. Jednym słowem, tych tradycyjnych form w tym roku raczej w niewielu miejscach tylko będziemy mogli je odnaleźć. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś małymi miejscowościami, gdzie jest duże rozproszenie ludności, gdzie też wszyscy w jakiś sposób ze sobą przebywają, no być może tam takie jakaś forma wizyty duszpasterskiej w domu może być, ale generalnie myślę, że w większości diecezji są rekomendacje, by tę tradycyjną kolędę w tym roku odłożyć, by zastąpić je jakąś inną formą, jak chociażby ta wspomniana modlitwa każdego wieczoru z jakąś częścią parafii i błogosławieństwo nad tymi mieszkańcami, których ten dany region dotyczy. Bardzo często w czasie tej kolędy i odwiedzin duszpasterza w danym domu przekazywane są też różne datki na kościół. Jeżeli tej kolędy nie będzie, pojawiają się też pomysły. Mieszkańcy czy też parafianie chodzą do domów i roznoszą karteczki, na których jest numer konta danego kościoła czy też danej parafii, żeby w taki sposób przelewać datki na kościół. Czy episkopat pochwala taki pomysł czy taki sposób wspierania? Czy to jest dobry pomysł na to, aby w taki sposób zasilać konto parafii? No generalnie musimy mieć wszyscy świadomość, że rzeczywiście sytuacja pandemiczna sprawiła, że także sytuacja materialna Kościoła stała się trudna. Tak zresztą jak wielu innych dziedzin życia i wielu ludzi z tego powodu no, ma duże problemy. Pojawiają się co rusz to sytuacje, w których coraz trudniej jest po prostu utrzymać Kościół, oświetlić go, ogrzać, zwłaszcza w zimie, ponieważ te normalne dochody, które były związane z ofiarami z niedzielnych mszy świętych, ich po prostu nie ma, albo są bardzo zredukowane. Stąd też bardzo wielu wiernych wspiera swoje parafie, przekazując datki finansowe w takiej czy innej formie, bądź to przelewami, bądź to jakimiś akcjami organizowanymi, prawda? Natomiast no musimy się też jakoś do tego dostosować. Myślę, że jest jedna rzecz dosyć ważna, mianowicie za każdy kościół tak naprawdę odpowiadają parafianie. I oni też mają tę świadomość, że to w ich rękach bardzo często jest to, czy dana parafia będzie dobrze funkcjonowała od strony materialnej, czy nie. Stąd też takie wsparcie jest potrzebne. Oczywiście kolenda zawsze była takim okresem, kiedy te ofiary z kolendy przeznaczano na jakieś konkretne cele, czy to remontowe, czy planowano jakieś różnego rodzaju akcje. No w tym roku jest to wszystko trochę inaczej. Też każdy proboszcz, każdy gospodarz swojego miejsca musi znaleźć jakąś inną formę. Taka forma składania przekazów, przelewów bankowych no dzisiaj jest bezpieczniejsza, ponieważ bezpośrednio nie operujemy gotówką. Te ofiary są przekazywane drogą elektroniczną. To jest jakaś forma, która na pewno w tej trudnej sytuacji jest możliwa i chyba w wielu miejscach stosowana. Teraz bardzo dużo mówi się w naszym kraju o szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Pytanie, czy Kościół będzie zachęcał wiernych do tego, aby poddać się takim właśnie szczepieniom? To jest oczywiście problem, którym my żyjemy wszyscy i problem szczepienia w ogóle, używanie szczepionek, a zwłaszcza w tej sytuacji nowych szczepionek na COVID-19 budzi określone emocje i wątpliwości. Właśnie dzisiaj został opublikowany nowy dokument zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie szczepionek przeciwko COVID-19. On oczywiście jest może szerszy, on dotyczy w ogóle problemu szczepień, natomiast podejmuje te ważne rzeczy, które wydaje się, że są kluczowe dla każdego, który tych szczepień może doświadczyć albo z nich zrezygnować. Decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru osoby i tak każda osoba musi ją dokonać we własnym sumieniu. Tak jest generalne przesłanie tego dokumentu zespołu ekspertów, którzy oczywiście wyjawiają, przekazują wszystkie informacje bardzo precyzyjne w swoim dokumencie, w jaki sposób szczepionki rozumieć, jak je przyjmować, ale ostateczną decyzję każdy musi podjąć sam. Nie będzie na pewno jakiejś generalnej, w tym momencie przynajmniej na tę chwilę z informacji, które mam, nie będzie jakiejś jednolitej rekomendacji, natomiast wiem, że już kilku hierarchów ogłosiło, że
takiemu szczepieniu się poddadzą. To, o czym mówili też dzisiaj członkowie zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, to to, żeby pamiętać, że chociaż te niektóre szczepionki mają taką skazę, że w pewnych procesach badawczych, które przygotowywano, były pewne wątpliwości etyczne, to jednak wyjaśniają również, że skorzystanie z nich, jeśli nie ma dostępu do innych szczepionek, jest czasem dopuszczalne, no i przede wszystkim jest możliwe. Ale decyzja sama o szczepieniu jest kwestią wyboru dokonaną przez każdą osobę. Każdy człowiek sam decyduje we własnym indywidualna decyzja. A jeżeli ze strony rządowej pojawi się taka prośba skierowana chociażby właśnie do Episkopatu Polski o wsparcie akcji promocji szczepień, czy będzie taka wola i chęć, żeby na przykład w kościołach zambony zachęcać szczególnie starsze osoby do tego, by chciały się szczepić? No jeżeli taka propozycja konkretna się pojawi, to wtedy z całą pewnością Prezydium Episkopatu te decyzje rozważy i podejmie jakąś, zaproponuje jakieś rozwiązanie, czy będzie to poparcie, czy nie. Aczkolwiek znając w tej chwili dokument Stolicy Apostolskiej Kongregacji Nauki Wiary, który na temat szczepień ukazał się kilka dni temu, a także w świetle tegoż opublikowanego dzisiaj dokumentu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, dosyć jasno wynika, że do szczepień nie można nikogo zmusić, ani też od niego odciągać, że to jest jednak wolna decyzja. My możemy pokazywać różne argumenty, możemy dawać przykład, jak sami robimy, możemy wskazywać na pewne korzyści i również słabe strony takiego szczepienia. Natomiast decyzję tę jednak musi podjąć każdy we własnym sumieniu. To jest dosyć ważna rzecz, chociaż oczywiście księża biskupi dzisiaj też mówili o tym, że szczepienia są stosowane od lat. One służą dobru człowieka, prawda? One są po to, żeby zminimalizować jakiekolwiek skutki chorobowe, no w tym wypadku także COVID-19, a więc gdyby jest dosyć jasne przesłanie, że to jest jakaś droga, chociaż przypominają też, że szczepienia nie są jedynym środkiem, który zapobiega chorobie COVID-19. Oczywiście, no proszę księdza, bo o tym mówią sami lekarze. Nasz czas powoli dobiega końca. Ja mam jeszcze kilka kwestii, o które chciałabym księdza zapytać. Rok 2020 powoli dobiega końca. Od początku tego roku do końca listopada w archidiecezji warszawskiej odnotowano 445 przypadków apostazji. Dla porównania w 2019 roku było ich 220. Widzimy więc znaczący wzrost. Bardzo wiele mówi się właśnie o tym odejściu od Kościoła. Episkopat jest bardzo zaniepokojony skalą tego zjawiska, można powiedzieć galopującego zjawiska? To znaczy chciałbym, żeby na to spojrzeć troszeczkę inaczej. No, każda apostazja wiąże się z tak zwanym procesem rozmowy z proboszczem miejsca, który rozmawia i pyta o przyczyny, prawda? No bo to gdzieś musi być odnotowane. Z informacji, które ja mam, rzeczywiście liczby być może są słuszne, chociaż ja nie mam dokładnych danych z każdej diecezji. Być może są takie, o jakich pani redaktor mówi w archidiecezji warszawskiej. Natomiast to, co jest ważne, to właściwie wszyscy, którzy proszą o tę apostazję, to są osoby, które i tak do kościoła nie chodziły. To są osoby, które zawsze stały z dala. No, były kiedyś ochrzczone w dzieciństwie, więc mają to znamie Chrztu Świętego na sobie, są wpisane do ksiąg jako osoby wierzące, ale to są praktycznie osoby, które i tak trzymały się z dala od Kościoła. One nigdy w tym Kościele czynnie nie uczestniczyły. No dzisiaj na fali różnego rodzaju protestów stało się trochę modnym, żeby być przeciwko Kościołowi, żeby troszeczkę się pokazać z drugiej strony, żeby no tak, proszę księdza, ale odgrozić. Dzieci na przykład, czy młodzież decydują się na to, aby rezygnować z lekcji religii. To jest też zjawisko, które jest niezwykle ale to częste. Nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze apostazja, to są zupełnie różne kwestie, chociaż mają oczywiście związek z takim ogólnym poczuciem jakiegoś nabierania dystansu do Kościoła. I oczywiście my się temu bardzo wnikliwie przyglądamy, bo to są jakieś ważne kwestie, to są ważne sprawy, które się dzieją.
te rzeczy trzeba monitorować i my jako Kościół w Polsce, ten instytucjonalny, także się temu bardzo przyglądamy. To jest oczywiście kwestia i dzieci wypisujących się z katechezy, ale aczkolwiek to jest zwykle decyzja ich rodziców, prawda? To nie jest decyzja tych dzieci, tylko tych rodziców. Wiemy też, że na katechezę uczestniczy, w katechezie, w szkole uczestniczy bardzo dużo dzieci, osób, które dorosłych, które też do kościoła nie chodzą, ale z różnych racji te dzieci puszczały na katechezę, czy proponowały, żeby się zapisywały. Problem jest dosyć złożony. Myślę, że w ciągu minuty my go nie rozwiążemy. Natomiast powiem tyle, że jako Kościół na pewno to monitorujemy i jesteśmy zaniepokojeni, że w ogóle takie procesy mają miejsce. I to jest jakiś element poważnej poważnej refleksji księży biskupów. Natomiast myślę, że trzeba go widzieć w kontekście takim, że nie wszyscy, którzy deklarowali się katolikami, nie wszyscy ani puszczali dzieci na lekcje religii, pozwalali im chodzić, ani też do tego kościoła przychodzili. Stąd też być może te liczby osób dzisiaj protestujących albo pokazujących to negatywne stanowisko do kościoła są coraz większe. Być może tak jest. Mam jeszcze dwie kwestie, które chciałam z księdzem poruszyć i proszę o ekspresowe, bardzo szybkie odpowiedzi, choć temat bardzo poważny, bo chodzi o problem pedofilii w polskim kościele w kontekście także ostatnich wypowiedzi ojca Tadeusza Rydzyka, za które przeprosił, mówiąc o tym, że arcybiskup Janiak jest takim męczennikiem mediów. Pytanie, czy Kościół katolicki nie ma sobie nic do zarzucenia w kontekście wyjaśnienia tych wszystkich spraw, o których tak często mówiliśmy w minionym roku. Chodzi o wyjaśnienie problemu pedofilii w polskim kościele. Tak, panie redaktor, często mówiliśmy i wielokrotnie potwierdzaliśmy, że to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Myślę, że Kościół jest jedną z niewielu instytucji w naszym kraju, które naprawdę bardzo mocno tym problemem się zajmują. Myślę, że nie ma drugiej takiej instytucji w naszym kraju, które aż z taką energią i z taką siłą podejmowałyby te problemy. Kłopot jest taki, że to są zwykle procesy dosyć długotrwające, to są procesy dosyć złożone. Mamy do czynienia z bardzo konkretnymi oskarżeniami przeciwko konkretnym osobom. To musi zostać naprawdę zbadane dokładnie, ponieważ tak jak łatwo jest oskarżyć, tak łatwo też jest oskarżyć o różne fałszywe czyny, fałszywie oskarżyć o czyny, których de facto nie było. Sprawa jest bardzo trudna, ale to właśnie przy kościele istnieje specjalny zespół powołany do tego, żeby te kwestie badać. Jest specjalny delegat episkopatu do spraw badania tych wszystkich potencjalnych nadużyć wobec osób nieletnich. To są rzeczy oczywiście same w sobie skandaliczne. One nigdy nie powinny mieć miejsca i nie ma absolutnie żadnego przyzwolenia ani zgody, żeby w jakikolwiek sposób aprobować tego typu zachowania. To też jest absolutnie jasne. Czekamy, myślę, zatem, czekamy zatem oczywiście na wyjaśnienie tych wszystkich spraw, o których słyszymy też coraz częściej. I ostatnie pytanie w imieniu Koalicji Polskiej. Polskie Stronnictwo Ludowe skierowało do Episkopatu, do księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, ale również listy do wszystkich przedstawicieli kościołów, związków wyznaniowych o włączenie się w akcję propagowania szczepień, o przedstawienie informacji rzetelnych, opartych o wiedzę, naukę, badania naukowe, o rozwianie wątpliwości, wśród których, którzy dzisiaj te wątpliwości jeszcze mają. Myślę, że szczególna jest rola Kościoła katolickiego, dotarcie do milionów wiernych. Tak mówił dzisiaj prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. I co ksiądz odpowie Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi? Co zrobi w tej sytuacji tego apelu właśnie episkopat? Krótko, proszę. No jeśli rzeczywiście taki apel dojdzie, ja go jeszcze nie widziałem, trudno mi się więc do niego ustosunkować. Nie jestem też biskupem, więc poczekamy na decyzję tych, do których ten dokument jest, z tego co rozumiem, adresowany. Jeżeli taki dokument wpłynie, no to prezydium episkopatu prawdopodobnie w jakiś sposób się do niego odniesie. Sprawa szczepień, o której już mówiłem przed chwilą, jest ważna, ale pamiętajmy, że póki co Kościół podkreśla, że decyzję o szczepieniach każdy musi podejmować w własnym sumieniu. Tak mówiła Kongregacja Watykańska i taki jest też na dzień dzisiejszy głos Kościoła, zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo dziękuję. A to będzie dokumentem. Zobaczymy jak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, był gościem programu Newsroom. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, z księdzem Leszkiem Gęsiakiem mówiliśmy, czy rozmawialiśmy między innymi o tym, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w polskich kościołach.
a jak wyglądały na ulicach, w naszych domach i czy przede wszystkim było bezpiecznie? To pytania, które skieruję do Mariusza Ciarki, rzecznika komendanta głównego policji, który jest moim kolejnym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie, jakie były te święta Bożego Narodzenia? Czy były spokojne i przede wszystkim, czy policjanci kontrolowali domy Polaków, żeby sprawdzić, czy odpowiednia liczba gości siedzi przy świątecznym stole? Jeszcze przed okresem świątecznym ja między innymi apelowałem o samodyscyplinę, o to, aby Polacy podeszli bardzo poważnie do tematu związanego z zwalczaniem COVID. I chciałbym teraz podziękować, bo od tego wypada rozpocząć moją wypowiedź, że dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom Polski, wszystkim Polakom, bo rzeczywiście ten apel poskutkował. Nie mieliśmy praktycznie w ogóle żadnych interwencji związanych z obostrzeniami, jeżeli chodzi o gromadzenie się podczas Wigilii w domu. Nie znam ani jednego takiego przypadku, aby policjanci gdzieś wchodzili na jakieś kontrole, liczyli ludzi. Bardziej skupialiśmy się na tym, aby zapewnić wszystkim nam spokój, abyśmy ten czas świąteczny poświęcili na to, aby spędzić go z rodzinnie, w spokoju. Tak jak życzyliśmy, zdrowych, wesołych świąt, aczkolwiek na brak pracy nie mogliśmy narzekać. Przez te kilka dni Wigilii i okres świąteczny odnotowaliśmy 40 tysięcy interwencji. Ponad 1250 przestępców zatrzymaliśmy na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, a także zatrzymaliśmy niestety sporo pijanych kierowców. Po użyciu alkoholu czy podobnie działających środków zatrzymaliśmy prawie 800 kierujących. Ale są też i dobre wiadomości. Odnotowaliśmy mniej o 131 wypadków drogowych w porównaniu ze świętami zeszłego roku. Mniej rannych, aż o prawie 109-190 osób. To jest bardzo też dobra wiadomość w porównaniu z zeszłym rokiem. Także pilnowaliśmy porządku zarówno na ulicach, na drogach dojazdowych, wyjazdowych. Cały czas też patrolowaliśmy, dbaliśmy o to, aby było jak najmniej włamań, jak najmniej kradzieży. Priorytetem dla nas były te interwencje związane z ratowaniem życia i zdrowia. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przed świętami Bożego Narodzenia na temat właśnie tego liczenia, czy też sprawdzania gości w domach, mówiliśmy też o tym, że pojawiają się często donosy ze strony sąsiadów, czy też telefony mówiące o tym, że dzieje się coś niewłaściwego. Czy takie donosy i takie prośby o interwencję się zdarzały, że na przykład sąsiad twierdził, że u jego sąsiada jest, nie wiem, zbyt dużo ludzi niż przewidują te obostrzenia? Ja taką sytuację znam tylko jedną ze Szczecina. Być może została źle zainterpretowana przez osobę, która dokonała tego zgłoszenia, bo wiele osób myśli, że to może być tylko łącznie 5 osób, a pamiętajmy, że nie wlicza się do tego również gospodarza, więc rodziny, na przykład jeżeli mówimy tutaj o rodzinie, czy organizatorzy spotkania. Teraz w związku ze szczepieniami, które już rozpoczęły się w Polsce, już wiemy, że pierwsze osoby mamy szczepione, do tego ograniczenia, jeżeli chodzi o te 5 osób, nie wlicza się również osób zaszczepionych. A więc w rzeczywistości w takim realnym spotkaniu może być więcej osób aniżeli 5, bo do tego możemy doliczyć 3 członków rodziny danego gospodarstwa czy organizatora, czy też teraz osoby, które zostały zaszczepione. Wspomniał pan inspektor o sytuacji ze Szczecina. Czego ona konkretnie dotyczyła, o co w niej chodziło? Tutaj chodziło o sytuację związaną właśnie między innymi ze zbadaniem się w miejscu zamieszkania więcej aniżeli 5 osób. Policjanci absolutnie nie potwierdzili tego. My zresztą do mieszkań, do domów nie wchodziliśmy. Naprawdę jesteśmy policją wszystkich Polaków, wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny i skupiamy się na tym, aby zapewnić spokój, bezpieczeństwo i no, nie przeszło nam nawet przed myśl nic takiego, abyśmy mieli chodzić po domach i sprawdzać, czy rzeczywiście grupują się tam osoby większej ilości aniżeli 5 poza gospodarzami. Byliśmy bardziej nastawieni na to, aby reagować ewentualnie na takie zgłoszenia, ale takie zgłoszeń, jak widać, też nie było w kraju, bo chyba takiej sytuacji nie było. Ja sam obserwowałem to, co się tutaj naokoło dzieje w mojej miejscowości i naprawdę widać, że Polacy podeszli do tego bardzo odpowiedzialnie, bardzo zdyscyplinowanie, za co jeszcze raz dziękujemy. A ilu policjantów znajdzie się na ulicach w Sylwestra, a więc w czasie, kiedy no, planowane są jakieś prywatki, ewentualnie małe spotkania, ilu policjantów będzie strzegło bezpieczeństwa w tym czasie?
W okresie świątecznym, Wigilię i święta codziennie wychodziło ponad 15 tysięcy policjantów na polskie ulice, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo. Myślę, że w tych dniach Sylwestra i Nowego Roku będzie to podobna liczba policjantów. Dla nas priorytetem będzie to, co również podczas świąt, a więc przede wszystkim kontrole osób, które mogą kierować pojazdami będąc pod wpływem alkoholu czy podobnie działających środków. Jak widać, w tym okresie świątecznym prawie 900 takich kierujących zatrzymaliśmy. Będziemy też na pewno reagować na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Natomiast te przede wszystkim dla nas najważniejsza jest pomoc, niesienie tej pomocy wszystkim obywatelom. I tutaj też zachęcam, aby odwiedzić chociażby naszą stronę internetową, gdzie są przykłady, gdzie policjanci ratowali życie chociażby w tym okresie świątecznym, również i w miejscu pożarów i w stosunku do osoby, która zasłabła na ulicy. To są te rzeczy, na które zwracamy szczególnie uwagę. I tak są też odprawiani do służby policjanci. A jak policjanci będą się zachowywać wobec obywateli, którzy będą się przemieszczać właśnie w Sylwestra między godziną 19 a 6 rano? Godziną, która najpierw, czy czasem, który najpierw miał być tą godziną policyjną, potem premier Morawiecki powiedział, że jednak takiej godziny nie będzie. No to pytanie, jak do tego mają podejść sami obywatele? Czy oni będą zatrzymywani w tym czasie przez policjantów? Ten termin, to nazewnictwo godzina policyjna, nawet nie wiem skąd wypłynął, bo nie z naszej strony. My nigdy nie mówiliśmy o tym, że jest to jakaś godzina policyjna, ponieważ nikt nie zakazuje wyjścia z domu. Tutaj Rada Ministrów określiła sposób przemieszczania się, więc między innymi określając czynności zawodowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową, a także ważną potrzebą życiową. A takie przepisy, ja przypomnę, obowiązywały już na wiosnę i ten termin ważnej potrzeby życiowej był dosyć szeroki. Tutaj w ten zakres wchodzi wiele rzeczy. Natomiast to jest znowu dla nas kolejne zadanie związane z zapewnieniem tego, aby osoby się nie grupowały. Myślę, że policjanci, jeżeli będą to pojedyncze osoby, jeżeli będą to członkowie rodzin, którzy wyjdą przed swój dom, przed swoją posesję, aby odpalić petardy o północy, aby tego szampana wystrzelić, nie będziemy na to zwracać uwagi. Natomiast można spodziewać się wielu policjantów i również w radiowozy, widok radiowozów, które będą miały włączone sygnały świetlne, gdzie będziemy rzeczywiście kontrolować osoby, jeżeli chodzi o stan trzeźwości. Jak wiemy z doświadczenia z poprzednich lat, no niestety ten okres noworoczny, Sylwester i Nowy Rok, to wielu kierujących, którzy mimo wszystko decydują się wsiąść po kieliszku za kierownicę i dochodzi do wielu bardzo poważnych wypadków. Ja przypomnę chociażby sprzed kilku lat bardzo poważny wypadek w województwie zachodniopomorskim, w którym zginęło, jak dobrze pamiętam, wówczas 9 osób. I praktycznie co roku takie podobne sytuacje mają miejsce, dlatego punkty kontrolne, gdzie będziemy kontrolować stan trzeźwości kierujących, czy nie są pod wpływem narkotyków, takich sytuacji można się spodziewać, podobnie jak i interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Dla nas priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Czy będzie to jakaś specjalna akcja, do której się jakoś specjalnie przygotowujecie, czy to są takie standardowe działania, które są prowadzone co roku przy okazji Sylwestra? Tak jak i na święta nie było żadnych specjalnych działań, nie było specjalnych akcji, aby liczyć osoby. Nie przychodziło nam to nawet do głowy przez myśl. To również jeżeli chodzi o Sylwestra, nic takiego nie będziemy robić. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że niezależnie od tego sposobu przemieszczania się, cały czas obowiązują też inne przepisy związane z zakazem różnego rodzaju spotkań, organizowania dyskotek, większych przyjęć. Cały czas jest to ograniczenie związane z, jeżeli chodzi o spotkania, z ograniczeniem liczby osób do 5 ponad gospodarzy czy organizatora, więc to, o tym pamiętajmy. Miejmy to z tyłu w głowie, że chodzi tutaj o ograniczenie transmisji wirusa, więc zarażeń, abyśmy my się nie zarazili, nie zarazili też innych osób. Natomiast dla nas priorytetem są cały czas te interwencje związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. Jeszcze raz przypomnę, przez ten okres świąteczny i Wigilii mieliśmy ponad 40 tysięcy różnego rodzaju interwencji. To były różne interwencje. To były także interwencje w miejscu zamieszkania, ale nie związane z tymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, ale z bójkami, z pobiciami, z zagrożeniem zdrowia życia. Tam wszędzie policjanci udawali się i takie interwencje będą dla nas priorytetem, również jeżeli chodzi o Sylwestra. W pierwszej kolejności ratowanie zdrowia, życia, w następnej kolejności, jeżeli będziemy otrzymywać zgłoszenia odnośnie grupowania się osób. No właśnie, dopytam o to grupowanie się osób. Jeżeli będzie to taka domowa prywatka, przypuśćmy na 15-20 osób, młodych osób, niespokrewnionych ze sobą i policja będzie interweniować w tej sytuacji, z jakimi karami, czy też
też konsekwencjami mogą się liczyć uczestnicy takiej imprezy sylwestrowej? Jeżeli na takich imprezach będzie więcej, aniżeli te 5 dopuszczalnych osób ponad gospodarzy czy organizatora i będą to osoby, które nie były szczepione szczepionką zwalczającą COVID-19, no wówczas policjanci na miejscu będą podejmowali działania w zależności od oceny sytuacji. Mogą zwrócić uwagę i poprosić, aby przywrócić ten stan zgodny z prawem, a więc aby nie przekraczano tej liczby osób dozwolonych, które mogą tam przebywać. Jeżeli gospodarz czy organizator takiego spotkania no nie będzie chciał policjantów posłuchać, wówczas już policjant będzie podejmował decyzję, czy skończy się to na mandacie, ewentualnie skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu, czy powiadomimy też inspekcję sanitarną, no bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jeżeli ktoś by zorganizował dyskotekę, na której byłoby 200 osób, aby policjanci tylko zakończyli taką interwencję na pouczeniu. No wtedy zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo poważne wykroczenie przeciwko tym przepisom sanitarno-epidemiologicznym. Wówczas musielibyśmy poinformować inspekcję sanitarną, aby już inspektor sanitarny podejmował dalsze decyzje w drodze administracyjnej. Natomiast jeżeli będą to małe prywatki dozwoloną liczbą osób, życzymy naprawdę szczęśliwego Nowego Roku i aby to wszystko przebiegało w spokoju, z wzajemnej sympatii, aby osoby sobie złożyły życzenia, ale pamiętajmy też, abyśmy pamiętali o tych przepisach sanitarno-epidemiologicznych. Panie inspektorze, skoro mówimy o takich imprezach i wytłumaczeniach ze strony organizatorów, to na stronie Wirtualnej Polski możemy m.in. przeczytać: dyskoteka na 200 osób w Gdańsku. Właściciel mówił o treningu tańca. Pytanie, jak policjanci będą weryfikować te tłumaczenia ze strony organizatorów, którzy będą pewnie wymyślać jakieś tego typu historie? Rzeczywiście takiego różnego rodzaju ogłoszenia się pojawiały, jak na przykład konkurs tańca, czy w miejscowościach turystycznych, górskich, wynajęcie parkingu, do którego gratis dokładany miał być apartament czy lokal. Jak widać, życie pokazało, że jednak Polacy są mądrzejsi i nie skorzystali z takich udogodnień. Natomiast tam, gdzie będą takie spotkania prowadzone pod różnego rodzaju pretekstem, tak jak chociażby w Gdańsku rzekoma nauka tańca, oczywiście trzeba kierować się tutaj oceną tej sytuacji, jaka jest na miejscu. Tutaj policjanci między innymi zauważyli, że osoby kupowały w barze alkohol, a więc działał bar. O konkursie tańca nie ma mowy, ponieważ ten rzekomy konkurs tańca, do którego się przygotowywały pary, ma mieć miejsce dopiero w lipcu przyszłego roku. A więc w takiej sytuacji, zresztą tutaj policjanci zachowali się na początku dość pościągliwie, zwracając tylko uwagę właścicielowi tej dyskoteki, ale już przy drugiej wizycie została skierowana informacja do powiatowego państwowego inspektora sanitarnego, który w tym przypadku prawdopodobnie może nałożyć karę nawet do 30 000 zł. No nie wierząc w te tłumaczenia osoby, która próbowała obejść przepisy, absolutnie nie ma tutaj mowy o tym, aby ktokolwiek w jakikolwiek sposób obchodził przepisy. I nie mówię tutaj tylko o tych karach, które grożą, a powiatowy państwowy inspektor sanitarny w drodze decyzji administracyjnej, która ma rygor natychmiastowej wykonalności, może nałożyć karę pieniężną do 30 000 zł, ale przede wszystkim patrzmy na tą naszą wspólną odpowiedzialność. Jeżeli chodzi o takie miejsca jak dyskoteka, gdzie spotykają się obce osoby, właściwie przeprowadzenie jakiegokolwiek w przypadku zarażenia się dochodzenia epidemiologicznego jest niemożliwe, bo te osoby się nawzajem nie znają, a więc nie wiedzą, kogo zaraziły, czy od kogo się zaraziły, gdzie dalej ci nosiciele się przemieszczają. Zachowajmy przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeszcze jedno pytanie. Dokładnie. Sylwestrowe. Czy będą prowadzone, i proszę o bardzo krótką odpowiedź na to pytanie, czy będą prowadzone wzmożone kontrole samochodów i czy w Sylwestra będą na przykład kontrolowane taksówki? Tak, to zapowiadamy, że rzeczywiście będziemy się skupiać w tym okresie Sylwestra i Nowego Roku na kontrolach pojazdów. I tutaj głównie oczywiście jesteśmy zobowiązani do tego, aby przy okazji sprawdzać i stan techniczny, i sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci, ale nastawiamy się również na kontrolowanie stanu trzeźwości lub czy nie są te osoby kierujące pojazdami pod wpływem alkoholu. Takich kontroli można spodziewać się sporo. Właśnie na tym będziemy między innymi kłaść nasze priorytety, nasz priorytet, jeżeli chodzi o Sylwestra. Co z kontrolami w miejscowościach turystycznych, szczególnie tam, gdzie są wyciągi narciarskie i gdzie mogą w tym najbliższym czasie pojawiać się narciarze? Czy tam policja również będzie prowadziła kontrolę?
My naprawdę mamy sporo roboty. Polscy policjanci mają sporo interwencji, różnego rodzaju działań. Podmiotem dominującym, tym, który jest odpowiedzialny za zwalczanie pandemii w Polsce, jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ale już takie sytuacje, gdzie galerie handlowe, czy właśnie tutaj, jak pani się pyta, stoki narciarskie były nieczynne, mieliśmy z tym do czynienia. I tam pojawiali się zarówno inspektorzy Inspekcji Sanitarnej, a jeżeli była taka potrzeba, byliśmy proszeni o to, aby wspomóc Państwową Inspekcję Sanitarną, która no nie ma takich sił i środków jak policja. Również pojawili się na miejscu policjanci, gdzie również kontrolowali, czy przestrzegane są te przepisy sanitarne epidemiologiczne. Myślę, że teraz będzie podobnie. No, te stoki są zamknięte, a więc w przypadku uruchomienia niezgodnego z obowiązującymi przepisami stoków, taka informacja zapewne dotrze czy do powiatowego państwowego inspektora sanitarnego, czy też na komendę policji. Jeszcze jedno pytanie dotyczące Sylwestra. Wydarzenie, które pojawiło się na Facebooku, jedno zostało usunięte, ale pojawiło się nowe zaproszenie na Sylwestra pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Czy w związku z tym właśnie w Sylwestra pod domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie będą jakieś wzmożone kontrole policyjne i czy znowu będziemy widzieli kordony policjantów przed domem wicepremiera Kaczyńskiego? My tę sytuację będziemy monitorować do końca. Ja przypomnę, że jedna z organizatorek strajku kobiet już się wycofała z organizacji takiego spotkania. Wręcz zwróciła się z apelem, aby z czegoś takiego zrezygnować. Cały czas obowiązują obostrzenia, jeżeli chodzi o sytuację stanu epidemii w Polsce. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń musi być odbywać się zgodnie z prawem. Natomiast my do końca będziemy tę sytuację monitorować i w przypadku, gdyby rzeczywiście próbowały się tam zgromadzić osoby, muszą się one liczyć oczywiście i z konsekwencjami prawnymi takiego postępowania, ale także i z obecnością policji. To będą siły adekwatne do sytuacji w zależności czy będzie od tego, tych policjantów, tych czy będzie tych policjantów tylu, ilu mogliśmy obserwować przy okazji właśnie strajku kobiet, czy też innych wydarzeń organizowanych właśnie w okolicach domu Jarosława Kaczyńskiego? Czy będzie tam, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt radiowozów policyjnych? Dzisiaj ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo zobaczymy, czy w ogóle dojdzie do takiego zgromadzenia, czy rzeczywiście osoby będą się tam gromadziły. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o siły i środki, proszę pamiętać, że my zawsze gromadzimy tylu policjantów, jak ma wyglądać dane zgromadzenie. Jeżeli chodzi o 13 grudnia, sami organizatorzy zapowiadali, że będzie to nawet i milion osób, które będą protestowały, a więc no, ciężko nie przewidzieć też znacznych sił i środków do tego, aby tyle policji na miejscu było. Ale policjanci się pojawią tam na pewno. To nie wyglądało groteskowo, jeżeli w stosunku do tej liczby osób, która przyszła na te zgromadzenia, to ta ilość policjantów, ale pamiętajmy też wcześniej, że wcześniej zapowiedź była znacznie większych protestów, dlatego my musieliśmy też dostosować liczbę policjantów do tego, aby zabezpieczyć odpowiednio bezpieczeństwo w Warszawie. I ostatnie pytanie dotyczące szczepień. Wiemy, że pracownicy służb mundurowych, także policjanci, będą tą grupą zawodową, która będzie szczepiona znacznie wcześniej niż inni Polacy. Pytanie, kiedy rozpoczną się szczepienia policjantów, kiedy pierwsi policjanci zostaną zaszczepieni? My już jesteśmy przygotowani do tego, aby naszych policjantów i pracowników szczepić, ponieważ te służby mundurowe rzeczywiście w pierwszej kolejności będą szczepione. Ja tylko przypomnę jeszcze, że każdego dnia teraz, również w okresie wigilii i świątecznym, codziennie sprawdzaliśmy ponad 160 tysięcy osób przebywających na kwarantannie. To jest znaczne obciążenie dla nas. Policjanci bardzo często mają kontakt z osobami zarażonymi lub które są podejrzane o to, że mogły się zarazić czy mogą zarażać. Maksymalnie do 5 stycznia my jesteśmy zobowiązani zebrać informacje, którzy funkcjonariusze policji i pracownicy polskiej policji chcą takich szczepień, bo wiemy, że te szczepienia nie są obowiązkowe i ten termin jest dosyć krótki, ale zdajemy sobie sprawę, że w zależności od tego, ilu policjantów będzie zaszczepionych, będziemy mogli te szczepionki przekazać dalej. Kiedy pierwszy termin szczepień dla polskich policjantów? No myślę, że zaraz na początku nowego roku, bo do tego 4-5 maksymalnie mamy zebrać informacje, jeżeli chodzi o naszych funkcjonariuszy policji i pracowników, a więc zaraz po tym pewnie też ruszą w miarę możliwości oczywiście dostaw tych szczepionek, szczepienia naszych funkcjonariuszy. No i cieszę się, bo to rzeczywiście też znaczne obciążenie też i dla policjantów. Mówię tutaj o tym obciążeniu psychicznym, bo policjanci bardzo często mają ten kontakt z osobami zarażonymi. Ale ja pytanie, czy policjanci chcą się szczepić procentowo? Jak wielu policjantów chce się zaszczepić? Czy to jest połowa policjantów, 60%? Takie informacje właśnie będziemy mieli maksymalnie zebrane do 4, najpóźniej 5 stycznia. Wtedy będzie ta informacja kompleksowa, bo te informacje są właśnie zbierane. Nikogo oczywiście zmusić do szczepień przymusowo nie możemy, ale zachęcamy do tego, aby było to jak najwięcej policjantów, aby
no również jeżeli chodzi o w ogóle naszych obywateli, zachęcamy do tego, aby jak najwięcej obywateli się szczepiło, bo widzimy sami, jak ta sytuacja jest trudna. Panie inspektorze, i tym apelem kończymy naszą rozmowę, bo czas naszego programu niestety dobiegł końca. To był apel inspektora Mariusza Ciarki, rzecznika komendanta głównego policji. Dziękuję bardzo, panie inspektorze. Dziękuję bardzo. Jeżeli byśmy się nie słyszeli do nowego roku, to również wszystkim słuchaczom, wszystkim widzom życzę w imieniu wszystkich policjantów i pracowników polskiej policji lepszego 2021 roku, szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. Bardzo dziękuję w imieniu naszych widzów i naszych internautów, którzy z pewnością takie życzenia w stronę policjantów, policjantek również kierują. Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji, był gościem programu Newsroom. W tym programie to już wszystko. Zachęcam Państwa jak zwykle do tego, aby śledzić Wirtualną Polskę i oglądać nasze programy. Jutro o 8.30 program Tweet, chwilę później Money to się liczy i o godzinie 14.00 tradycyjnie program Newsroom, który będę miała dla Państwa przyjemność poprowadzić. Zapraszam więc o godzinie 14.00. Agnieszka Kopar, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia jutro. Do widzenia.